mnie, matko kochana. Jezu, nareszcie się już. Kawy bym cię napiła. Ta podróż do Warszawy mnie całkiem wykończyła. To trzeba było nie jechać. Ej, kochana, miałam ważne powody. Jechałam z panem wójtem odbierać zaszczytne nagrody. Jeśli nagroda zaszczytna, to mi nie powiesz, kochana, że był to Borek Ziemniaków, jesteś taka styrana. Powiem ci jeszcze gorzej. Kawy dostanę i nie będę się wysiłać, mam wszystko napisane. Proszę, to twoja kawa. Pij, bo już stygnąć zaczyna. I czytaj kronikę podróży. A zacznij od Koszalina. To było tak. Wsiadamy więc do pociągu. Miejsca są zaklepane. Ten rusza i jedzie do tyłu. No myślałam, że cofki dostanę. Wójt mówi, ty jest zaskoczony. Nie po to bilety kupiłem, by w tak doniosłej chwili do celu docierać tyłem. No to, jakby tu jechać do przodu? No jakby jechać? Dotarło do nas pomału, że starczy tylko przesiąść się na drugą stronę przedziału. Jaka ty jesteś mądra! Wszędzie to będę zaznaczać. Gdyby nie twoje odkrycie, pociąg by musiał zawrócić. Kochana! Przepraszam za pominięcie, głos!
nie było powodu? Czy pociąg również się cofał, czy może jechał do przodu? Nie było kiedy świętować, no, musisz mi uwierzyć, dziewczyno, że bzdety byliśmy w Koszalinie, tak pędzi to pędzolino. Nie wszystkim to się podoba. Tutaj milczenie nastanie. Mogę przytoczyć jedynie powiedzenie o karze.